Kiedy z pola znika ostatni kłos, rolnicy spotykają się, by dziękować za zebrane plony i świętować zakończone żniwa. W miniony weekend świętowali mieszkańcy gminy Dębno. Gospodarzem tegorocznego święta plonów było sołectwo Doły, a rozpoczęto je mszą świętą w grocie Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował do amfiteatru w Dołach, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Mieszkańcy gminy Dębno świętują, jak mniej więcej w każdej miejscowości, w każdej gminie, świętują zakończenie żniw, zakończenie swojej ciężkiej, mozolnej, trudnej, czasem nieopłacalnej pracy, za co serdecznie jestem wdzięczny. Przygotowania trwały bardzo długo. Ja myślę, że najlepiej wiedzą to mieszkańcy, wiedzą to druhowie z SP, Rada Sołecka, gdzie niemalże już od prawie roku pierwsze kroki organizacyjne były czynione, żeby ta impreza udała się, żeby no było domknięte wszystko, że tak powiem, na ostatni guzik. Po przywitaniu przybyłych gości przyszedł czas na obrzęd dożynkowy, który zaprezentował zespół regionalny Echo Doliny z Biadolin Radłowskich. Tuż po nim odbyło się tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego przez starostów dożynkowych Marię i Józefa Gurgul na ręce wójta gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego. Święto każdego rolnika, natomiast również mieszkańcy w uszanowaniu ich trudu i pracy bardzo chętnie przychodzą na dożynki, aby im podziękować za wysiłek i za to, że zawsze na stołach mają świeży chleb i dzięki temu mają możliwość do spotkania się i wymiany swoich doświadczeń. Jesteśmy wychowani na roli, także od dziecka zmagaliśmy się z trudami ciężkiej pracy na roli, także przy żniwach, że nie jest to nam obce. Jestem na dożynkach już wiele lat i w różnych parafiach, ale te dożynki robią na mnie wrażenie. One są odwrotnie proporcjonalne do wioski. Wioska maleńka, a dożynki zrobione z rozmachem, piękne, śliczne i występy śliczne i tych 12 tych ogra... U nas to w górach, bo jestem z gór, nas nazywają to ograbki. Piękne ograbki. Lubię chodzić na dożynki, bo tam widzę naprawdę taką chłopską kulturę autentyczną, niezgrywaną i dlatego cieszę się bardzo. Organizatorzy zadbali, by każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Był występ kabaretu, zespołów ludowych, artystycznych oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Mamy dzisiaj wielki zaszczyt i przyjemność, że przyjechali do nas rolnicy z całej gminy, że tutaj w grocie najpierw nam przy świętej podziękowaliśmy za udane zbiory, za to, że ominęły nas jakieś tam kataklizmy typu grad. Pogoda w miarę sprzyjała, także za to podziękowaliśmy. A teraz tutaj na tym placu myślę, że będziemy się bawić, myślę, że do późnych godzin wieczornych. 12 sołectw miało okazję prezentować swoje dzieła na scenie. 500 zostały poddane ocenie profesjonalnemu jury. Jak się okazało, wybór tego jedynego nie był łatwy. To są bardzo piękne wieńce, jak można było zobaczyć. Mamy wybrać wieniec tradycyjny, to musi spełniać określone zasady, czyli musi być wykonany technikami tradycyjnymi. W tej gminie na pewno jeden jedyny nie może być. Tu trzeba wybrać kilka pierwszych i tak też się w tym roku stało. Ostatecznie w kategorii wieńca dożynkowego pierwsze miejsce przyznano gospodarzom dożynek sołectwu z Dołów. Miejsce pierwsze przyznano także sołectwom z Porąbki Uszewskiej oraz z Niedźwiedzy. W kategorii wieńca współczesnego miejsce pierwsze przyznano delegacji wieńcowej z Jastwi, która to reprezentować będzie gminę Dębno na dożynkach województwa małopolskiego, które odbędą się w Bobowej. Ile gatunków zbóż? Czy tam są wszystkie zboża możliwe? Wszystkie, bo nawet jest prosto, nawet jest len, tak mało spotykane. Pszenica, żyto, owiec i pszenczyto, jęczmień. Ile łącznie osób pracowało przy tym wieńcu? Wie pani co, tak konkretnie to 4, 5, cała rodzina jedna. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnych wyrobów regionalnych, które serwowały zgromadzonym panie z koła gospodyń wiejskich z Dołów. Najpyszniejszy żurek, barszcz biały, ogóreczki małosolne, chlebek ze smalcem, serniczek. Chlebek własnoręcznie pieczony przez panią Grażynkę, ciasteczka z jabłuszkiem, z dżemikiem, pierniczki i ogóreczki kiszone, bardzo smaczne. Jak uczestnicy dożynek ocenili panującą tam atmosferę? Bardzo doceniamy. Naprawdę jest trud włożony, bardzo dużo trud włożony. Dużo pracy kosztowało, to naprawdę jest wykonanie wspaniałe, można powiedzieć. Piosenki, te tańce naprawdę regionalne są piękne. Bardzo bogaty program. Czyli impreza zorganizowana na najwyższym poziomie? Na najwyższym. Bardzo nam się podoba to wszystko i te występy i no po prostu cudownie. Przygotowania artystyczne. Jakie są piękne te figurki.
No to jest po prostu no, talent ludzie mają. Doceniamy dzisiaj ciężką pracę rolników. Czy państwo znają tą pracę? Znamy, bo mamy gospodarstwo. Właśnie, czyli doskonale państwo wiecie, ile to wymaga trudu i wysiłku. Rolników nie jest może dużo, natomiast są to ludzie z pasją, którzy poświęcili swoje życie, swoje zaangażowanie temu, co chcą robić i to, co robią i robią najlepiej. Dlatego chwała im za to. Jestem za ich pracę bardzo wdzięczny i dumny z tego, że są tacy rolnicy wspaniali na terenie gminy Dębno. Do ludowych rytmów licznie zgromadzoną publiczność bawił zespół Mila. Gwiazdą wieczoru podczas tegorocznych dożynek gminy Dębno był André, znany m.in. z takich przebojów jak Kasiu Kasieńko czy Ale Ale Aleksandra. Na koniec mieszkańcy gminy oraz regionu do późnych godzin nocnych bawili się przy muzyce zespołu Mila. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.